jednak iść pod prąd i tłumaczyć ludziom, że jeżeli wszyscy coś uważają, to najprawdopodobniej wszyscy się mylą. To ktoś ich oszukał. No i tutaj oczywiście Polacy zostali oszukani w tej kwestii. Ale z drugiej strony przynajmniej to słowo nie jest słowem martwym. To znaczy ono coś ludziom mówi. Nawet jeśli mówi im bzdury, to kojarzą tę nazwę. Więc już łatwiej jest wytłumaczyć im, że ta nazwa znaczy zupełnie co innego niż im się zdaje. I że kryje się za tym właśnie pewna szkoła myślenia o Polsce, pewna sztuka myślenia o Polsce, która, jak powiedziałem, jest bardzo dzisiaj potrzebna i którą warto sobie przypomnieć. Tutaj też cały czas podkreśla Pan, że musimy odbudować klasę średnią. Czy widzi Pan To już jakąś cała drogę? istota programu Narodowej Demokracji, bo zawsze się rodzi pytanie, no, są rozmaite środowiska, które się czują dziedzicami tego programu i zawsze tak jest oczywiście, że każdy się czuje tym jedynym właściwym. Tak jak jest ileś tam partyjek prawicowych, które udowadniają sobie nawzajem, że to my jesteśmy prawdziwą prawicą, a wy nie jesteście prawdziwą prawicą. Więc ja nie chcę wchodzić w taką licytację, kto tutaj bardziej ma prawo się odwoływać do tej tradycji endeckiej. Mówię wyraźnie, co ja w niej widzę. Przede wszystkim widzę w niej to, że dla mnie ta tradycja to jest, jakby powiedziałbym tak, wynika, istotą jej są takie słowa, które Dmowski ujął, że w polityce międzynarodowej nie ma pojęcia słuszności i braku słuszności, które my uparcie wpadamy naszym romantycznym sposobem myślenia ukształtowanym przez Mickiewicza, że skoro mamy rację, że skoro nam się należy, że skoro zostaliśmy skrzywdzeni, skoro sprawiedliwość czegoś wymaga, to świat powinien to docenić. Otóż nie. Nie ma, jak powiedział słusznie Dmowski, pojęcia słuszności, braku słuszności. Jest pojęcie siły i braku siły. Przegrywają ci, którzy siły nie mają. Więc z tego prosty wniosek, że jak się chce dobrze dla Polski, to trzeba budować polską siłę. A z czego wynika siła? Nie? To jest dla mnie najistotniejsze w tym programie. Siła wynika ze zorganizowania. Tylko narody zorganizowane, powiada Dmowski, są w stanie się upomnieć o swoje. Tylko narody zorganizowane są podmiotem w historii. Natomiast narody, które są niezorganizowane, które nie potrafią o swoje interesy zabiegać, skazują się na przegraną. Naszym obecnym nieszczęściem jest to, że po 50-leciu PRL-u zostaliśmy zdezorganizowani totalnie, że Polacy się oglądają na jakiegoś wodza, że wierzą a to w Solidarność, a to w postkomunę, a to, że Wałęsa przyjdzie i załatwi, Wałęsa nie załatwi, to Kwaśniewski przyjdzie i załatwi. No to nie załatwił. No to może PiS przyjdzie i załatwi. No nie załatwił. No to Tusk może załatwi. To jest wszystko niestety zachowanie takiego ludu pierwotnego, który przeżywa na zmianę takie paroksyzmy zaufania i zniechęcenia. Narody, te, które wygrywają, tak się nie zachowują. Narody, które wygrywają, wygrywają dzięki temu, że nie polegają na jakichś tam mężach opatrznościowych, których opatrzność ześle albo nie. Polegają na sobie, na swojej zdolności samoorganizacji, samopomocy, samokształcenia, na umiejętności poradzenia sobie z wyzwaniami. No to wymaga właśnie tej klasy średniej. To wymaga stworzenia czegoś, co Dmowski nie używa określenia klasa średnia, on używał takiego określenia narodowa oligarchia, ale to dzisiaj jest mylne, bo oligarchią nazywamy coś innego, ale trzeba stworzyć tę grupę Polaków niezależnych finansowo, wolnych, działających w interesie wspólnych, zdolnych z pomiędzy siebie wyłaniać przywódców, takich jak akurat będą potrzebni, i zdolnych tworzyć procedury takie, które zapewnią państwu sprawne funkcjonowanie. No tyle, no to co, cała endecja w pigułce. No właśnie, a teraz z drugiej strony, żeby można było do tego doprowadzić, tak jak Pan mówi, żeby klasa średnia została, no, powstała, tak żeby miała znacznie łatwiej niż jest teraz, no to też wracając do tematu tego KRUS-u, tego rolnictwa, tego całego tematu, no w pewien sposób absurd prawny, który jest, powstał taki, a nie in, taka, a nie inna możliwość, tak? I wtedy człowiek, który po prostu posiada ziemię, posiada, może płacić KRUS i też przy okazji ma mniejsze obciążenia, jeżeli chodzi o kwestie ZUS-u, tak? Jeżeli chodzi o kwestie całej tej reszty przedsiębiorczości gospodarczej, takie rzeczy, które tutaj są. Myśl nowoczesnego Polaka, ta książka napisana przez Romana Dmowskiego, ma ponad 100 lat i teraz
że te wszystkie rzeczy, elementy, które są tam zawarte, teraz można przedkładać na tej sytuacji, w której się zajmujemy. No w sensie dosłownym, jeśli można, w sensie dosłownym oczywiście nie można ich przekładać, no to były z innych czasów, z innego, tak powiem, poziomu cywilizacyjnego przemyślenia, ale pewne ogólne, tak, ale pewne ogólne prawidłowości są niezmienne. Ta prawidłowość, że społeczeństwo dojrzałe wytwarza pewne mechanizmy, wytwarza pewne, co dzisiaj się nazywa w socjologii kapitałem społecznym. No oczywiście 100 lat temu, takie 110 lat temu, bo tyle dokładnie ma książka Romana Dmowskiego, Myśli nowoczesnego Polaka, nikt nie używał takich pojęć. Ale to mniej więcej o tym właśnie Dmowski pisze. Ten kapitał społeczny zresztą, jak pokazują badania socjologiczne, mamy w Polsce najmniejszy ze wszystkich krajów leżących w Europie. Gorzej od nas w tych badaniach wypada tylko Albania. Więc to pokazuje stopień spustoszenia, stopień takiego spańszczyźnianienia Polaków, wycofania, atomizacji, prawda, skłócenia, wzajemnej nieufności. I tutaj twórczo, uważam, trzeba adaptować te wzorce, twórczo trzeba do tej myśli podchodzić, brać sposób myślenia, brać sposób, w jaki Dmowski dochodził do pewnych wniosków, niekoniecznie brać te wnioski w sensie dosłownym, bo taki błąd się czasami w tych kręgach, które uważają się za kontynuację dawnej myśli narodowo-demokratycznej, popełnia, moim zdaniem, że się bierze jakieś diagnozy, na przykład dotyczące polityki międzynarodowej z roku 1907 i usiłuje się przyczynić do dzisiejszej polityki międzynarodowej, gdzie jednak wiele się zmieniło. Chociaż oczywiście jakieś tam ogólne zasady geopolityki czy zasady stosunków międzynarodowych są niezmienne. Więc ja nie namawiam oczywiście tego, żeby jakoś dosłownie przepisywać Dmowskiego, czy brać to dosłownie do siebie, bo czasy się zmieniły. Namawiam do tego, żeby zobaczyć, jak on do tych wniosków dochodził. Trochę o tym piszę, no staram się właśnie to pokazać. Jakimi się kierował przesłankami, na jakim tle, w jakim kontekście historycznym to się działo, prawda? Jakie były ówczesne koncepcje polityczne, na czym polegała nowość tego, co zaproponował. I tak jak, no tak bym powiedział, no nie zależy mi na tym, żeby, nie tyle mi zależy na tym, żeby się wszyscy ze mną zgodzili, co mi zależy na tym, żeby wszyscy się zastanowili nad tymi rzeczami, o których piszę. No właśnie, teraz taką jedną z rzeczy, która charakteryzuje nas, Polaków, bardzo rzadko uczestniczymy w jakichkolwiek najmniejszych takich stowarzyszeniach, nie wiem, osiedlowych, gdziekolwiek. To też jest ma bardzo duże znaczenie, że jeżeli chcemy cokolwiek osiągnąć, stworzyć, to nie czekajmy na to, że zrobi za nas to urząd miasta, tudzież państwo. Zróbmy to sami, jeżeli jest to możliwe. To jest taki przykład na samym dole tutaj. Jeżeli możemy się organizować, to róbmy to w siłę. Więcej mamy jakikolwiek cel, to zorganizujmy to i stwórzmy sami coś, nie czekajmy na to, żeby ktoś za nas coś zrobił poprzez wprowadzenie przepisów. Następne pytanie. Tomasz, szeruje pan w tym roku Marsz Niepodległości? Tak, oczywiście, no chyba że jakieś wypadki losowe mi to uniemożliwią, ale mam nadzieję, że nic takiego nie nastąpi. Absolutnie nie żałuję tego, że się kilka lat temu zaangażowałem w tę inicjatywę Marszu Niepodległości. W momencie, kiedy to się właściwie narodziło, tak, i taka była bardzo silna nagonka na Marsz Niepodległości, na środowiska narodowe, wydaje mi się, że tutaj się tym, którzy tę nagonkę organizowali, kompletnie nie udało to, co zamierzali, a nawet wręcz przeciwnie, ponieważ ten atak był tak irytujący, tak jawnie niesprawiedliwy, tak oszczerczy, no, porównywanie tradycji polskiego ruchu narodowego nawet w jego najbardziej radykalnych odłamach z nazizmem, to jest absolutna podłość i dowód skretynienia kompletnego, no bo mówiąc najkrócej, jedyne co Polacy mają wspólnego z obozami koncentracyjnymi i polscy narodowcy, to to, że byli tam mordowani. Jedyne co mieli wspólnego z nazistami, to że ginęli z ich rąk i to ginęli najliczniej, bo ze wszystkich
ze wszystkich właśnie odłamów przedwojennej polityki, to właśnie Ruch Narodowy wydał najwięcej bojowników, najwięcej oddziałów zbrojnych walczących z obydwoma okupantami. No i atak na te tradycje ze strony Gazety Wyborczej, środowisk lewicowych, sądzę, że paradoksalnie pomógł w rehabilitacji tej tradycji w oczach Polaków. Znaczy dotarł do Polaków przekaz, że była taka tradycja, że ona jest tradycją patriotyczną, że ona jest tradycją naprawdę wartą podkreślenia, więc kontynuujmy to dzieło. No, w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z rozmaitymi prowokacjami przy bardzo dwuznacznej postawie policji, która gdyby chciała albo gdyby miała elementarne umiejętności profesjonalne, spokojnie można mogła zapobiec wszystkiemu. Nawet miałem wrażenie, że po prostu hodowała zamieszki. W każdym razie potem, mimo tej całej kampanii, gdzie usiłowano mówić, że narodowcy podpalili wóz TVN-u, że narodowcy się dopuścili jakichś zamieszek, no nie udało się żadnego z tych zatrzymanych przyszyć w żaden sposób ani do Ruchu Narodowego, ani nawet do kibiców. To wszystko, wszyscy ci ludzie, którzy byli zatrzymani w ubiegłym roku podczas zamieszek, podczas Święta Niepodległości, to okazywali się jakimiś tam żulami z wyrokami za pobicia, za kradzieże, absolutnie niezwiązanymi w żaden sposób, ściągniętymi jak gdyby, powiedzmy, że wyłącznie przez akcję medialną, że nie było w tym jakiejś prowokacji, chociaż głowy za to nie dam dalej idącej. No, mam nadzieję, że w tym roku siły porządkowe się zachowają lepiej i uda się takich uniknąć tego typu zdarzeń. I mam nadzieję, że nas będzie znacznie więcej, a w zeszłym roku już nas było bardzo wiele. No właśnie, tutaj po naszej niepodległości, jak pan odbierał w ogóle tą relację, która była na przykład w TVN, na przykład w TVN Info, gdy pan się dowiedział, Tomaszu, że podobno były wielkie zamieszki. Czuł pan, nie wiem, oburzenie, czy po prostu śmiał się pan z tego? No, żebym ja nie pracował w tym fachu, to może bym się zdumiewał. Natomiast oczywiście to było wrażenie Matrixu. Ja miałem takie bardzo szczególnie silne to doznanie, ponieważ byłem na marszu w towarzystwie kolegi, który jest gadżeciarz i był jakiś wyposażony w jakieś, nie wiem jak to się nazywa, smartfony nowej generacji i po prostu szliśmy w marszu i na bieżąco widzieliśmy dzięki niemu, co transmituje, co pokazuje telewizja TVN, która nakręciła sobie parę zdjęć nie na marszu, tylko gdzieś tam w miejscu, gdzie była bijatyka i w kółko to pokazywała. No z komentarzami w rodzaju tej podnieconej idiotki, która się już potem sławna stała, która opowiadała o agresywnych faszystowskich hasłach, na przykład Bóg, honor, ojczyzna, wykrzykiwanych przez ten tłum straszliwy. Powtórzę, wydaje mi się, że to skompromitowało przeciwników Marszu Niepodległości, że to, co miało być obliczone na to, żeby zdyskredytować ten marsz, raczej uświadomiło jakiejś tam części Polaków, no pewnie jeszcze nie wszystkim, ale jakiejś części uświadomiło, że te media elektroniczne koncesjonowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji powstały z politycznego układu i z pieniędzy, które też są w III Rzeczpospolitej polityczne, po prostu totalnie fałszują rzeczywistość, że potrafią doprowadzić nawet do tego, że pokazuje się w telewizji coś, co jest kompletną fikcją, nieprawdą. Na ulicy jest 20, może 50 nawet tysięcy osób, które się zachowują bardzo spokojnie, które w bardzo godny sposób świętują Święto Niepodległości, przechodzą ogromnym pochodem pod gmachami rządowymi, pod ambasadami, niechronionymi przez policję, bo tam w ogóle policji nie było, co też pokazuje, jaka była jakość tej ich działania tego dnia. I absolutnie nie dochodzi do żadnych ekscesów. A w tym samym czasie w telewizji jako transmisję na żywo pokazuje się kilkanaście zdjęć nagranych gdzie indziej, prawda, z komentarzami jakimiś kompletnie fałszywymi. Tworzy się zupełnie fałszywą rzeczywistość. Jeżeli ktoś ma dostęp do internetu i mógł porównać to, co widać było w internecie, co spontanicznie ludzie nagrywali po prostu i wrzucali, z tym, co serwowali im funkcjonariusze propagandy oficjalnej, no to myślę, że zostali w ten sposób totalnie wyleczeni z wszelkich złudzeń co do tego Matrixa, który nam telewizje fundują.
No tutaj faktycznie wygrał internet z TVN i TVN Info. Pytanie z czata. Co pan myśli o Jowach, czyli o tej akcji pana Kukiza? Mam wrażenie, że byłem jednym z, no, znaczy nie mówię tego, żeby sobie przypisywać jakieś pierwszeństwo, broń Boże, ale w każdym razie tylko, żeby podkreślić, że od bardzo dawna piszę, omówię o większościowych wyborach, o okręgach jednomandatowych jako jednej z reform takich, które są bardzo potrzebne, żeby Polskę naprawić. Więc mój stosunek do tej akcji Kukiza jest oczywiście bardzo pozytywny, czy zgoła entuzjastyczny, bo jestem republikaninem całym sercem, niekoniecznie demokratą tak jak to dzisiaj się w świecie ujmuje, ale właśnie republikaninem, a republika wymaga tego, żeby ludzie wiedzieli, kto jest ich reprezentantem. No, otóż tak. Długo by tutaj mówić o tym, że jeśli że przeciętny Polak dzisiaj pojęcia nie ma zielonego, kto go reprezentuje w Sejmie. No, stawia krzyżyk przy nazwie partii, nie ma najmniejszego wpływu, kto potem tym krzyżykiem zostanie do Sejmu wepchnięty. Okręgi są wielomandatowe, więc w końcu nie wiadomo, kto tam wszedł. No i to jest wszystko oczywiście patologią. Jednomandatowe okręgi wyborcze zdecydowanie tak. No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, często spotykam się z takim wypowiedzią, co doprowadzi do tego, iż jednostka będzie posiadała pieniądze, będzie mogła w danym regionie stanowić prawo. No. Są dwa całkowicie sprzeczne ze sobą argumenty. Właściwie te same środowiska na jednym oddechu mówią właśnie z jednej strony to, co pan zacytował, tak, że to będzie Sejm samych 100 głosów, a z drugiej strony mówią, no to nic nie zmieni, prawda, bo są do Senatu wybory większościowe i w Senacie też jest w zasadzie PiS i Platforma, prawda, i nic to nie zmieniło. No więc proszę się, mówię do nich, nie zdecydujcie się. Albo tak, bo te dwa argumenty są ze sobą sprzeczne całkowicie. A mówiąc poważnie, to by dopiero uruchomiło dynamikę tworzenia w Polsce prawdziwych partii politycznych, z prawdziwego zdarzenia, a nie tak jak mamy w tej chwili dworów. Bo partia z prawdziwego zdarzenia to jest taka partia, która wyważa aspiracje różnych grup społecznych, oczekiwania wyznawców rozmaitych idei, mniej lub bardziej sobie bliskich, uciera jakby średnią poglądów. I ten mechanizm, który sprawia, że każdy deputowany jest reprezentantem swoich wyborców i ich poglądy musi jakoś tam promować wspólnie w ramach tego większego organizmu politycznego, jakim jest partia, bardzo dobrze służy temu. A ordynacja większościowa, którą mamy obecnie, która funkcjonuje od 20 lat, no sami widzimy, do czego doprowadziła. Doprowadziła do tego, że w totalnej wybijance zostało w Polsce dwóch polityków, którzy opierają się wyłącznie na argumencie, że możecie mnie nie lubić, może ja jestem beznadziejny, jaki jestem, taki jestem, to widać, ale tamten jest jeszcze gorszy. I ci Polacy, którzy głosują, zaciskając zęby na mniejsze zło, zamiast zagłosować na większe dobro. Tu jest chyba, jak widzimy, jest to jedyna rzecz, która łączy wszystkie partie w Sejmie od prawa i lewa, żeby ten system obecny zachować, no bo posłowie, też ci, którzy są przyzwyczaili się, że oni swoje posłowanie zawdzięczają temu, że potrafili się, żeby coś się nie wyrażać, no potrafili pozyskać zaufanie prezesa, a łatwiej jest pozyskać zaufanie prezesa, przynajmniej oni wiedzą, jak to robić, niż pozyskać zaufanie wyborców. I nie chcą tego zmieniać, tak? Wolą mieć taką sytuację, że to prezes, a nie wyborcy decydują o ich karierach. Ale jednak powinno być odwrotnie. Oni powinni zależeć od nas, a nie od partyjnej centrali. Czy dojrzeliśmy już do tego, żebyśmy decydowali właśnie sami? Co pan... To pytanie, czy dojrzeliśmy, czy nie, to jest takie pytanie, to jest taki paradoks, prawda, czy wolno wpuścić do wody człowieka, który nie umie pływać? No, zobaczymy. Nie wejdziemy do wody, dopóki się pływać nie nauczymy. No, nie ma innego wyjścia, żeby się pływać nauczyć. No właśnie, tutaj faktycznie. Następne pytanie.
będą właśnie anti-Antifa, wszystkie bandy, jak to było w zeszłym roku. Nie wiem doprawdy. Myślę, że na pewno akcja czy próby szkodzenia Marszowi Niepodległości nie będą już miały takiego silnego wsparcia medialnego jak w zeszłym roku. Tutaj jednak ten medialny establishment dostał po łapach i trochę się przekonał, że ich działania są przeciwskuteczne. Także już Gazeta Wyborcza nie wzywa do wypędzenia narodowców z Warszawy. Telewizje, o ile zauważyłem, też raczej milczą na ten temat. Więc wszystkie te ewentualne blokady zostaną sprowadzone do takiej tam bandyterki drobnej typu Antify właśnie. Co nie znaczy, że nie mogą narozrabiać, ale już nie widać takiej gotowości establishmentu do wspierania tej bandyterki, co już jest jakimś tam sukcesem. Oczywiście ja jestem w komitecie honorowym marszu, nie w jego komitecie tym, który kieruje samym marszem, tak, więc nie mam na to wpływu, ale gdybym mógł coś doradzać, no to jednak na służbę porządkową trzeba tutaj duży nacisk położyć i być czujnym, być gotowym na poradzenie sobie z rozmaitymi prowokacjami, które zawsze się zdarzyć mogą. Tej antify tego wszystkiego, ale trzeba chyba otwarcie powiedzieć, że nie jest to sobie jakaś grupka, która sobie przyjechała, bo akurat wolny czas jest zorganizowany politycznie. To jest bojówka, no to jest bolszewicka bojówka, oczywiście wedle starych zasad towarzysza Lenina, gdzie jest siła uderzeniowa, tak, która ma niszczyć przeciwników i zdobywać władzę dla lewicy i są pożyteczni idioci, którzy mają rozbrajać społeczeństwo po to, aby ta bolszewicka bojówka była bezkarna. No myślę, że jednak się przeciwstawiliśmy dość mocno tym pożytecznym idiotom, a więc i działania bojówki zostały utrudnione w ten sposób. Właśnie. I tutaj na to liczymy. Na zgranie, na to, że wszyscy razem będziemy tą całość. Nie pozwolimy na to, żeby działy. Panie Rafale, hasło tegorocznego marszu to odzyskajmy Polskę. Jak pan to rozumie? Ja to rozumiem, jak wpisałem swoją książkę, to zaproponowałem wydawcy takie hasło prowokacyjnie przewrotne, żeby on ją reklamował hasłem Polska dla Polaków, kropka wszystkich. To znaczy, oczywiście Polska dla Polaków nie w sensie etnicznym jakimś, bo to jest taka insynuacja właśnie próbująca przyszyć polskich narodowców do jakichś rasistowskich ruchów niemieckich, faszystowskich czy tego typu. Znaczy faszyści włoscy rasistami nie byli, ale właśnie do nazizmu niemieckiego, który miał charakter rasowy. Otóż w Polsce nigdy w polskim ruchu narodowym tego nie było. Natomiast jak mówiłem Polska dla Polaków wszystkich, to znaczy Polska dla wszystkich obywateli. I ja tak rozumiem też hasło odzyskajmy Polskę. Odzyskajmy Polskę dla Polaków, szarych Polaków, prostych Polaków, Polaków podatników, Polaków pracowników, Polaków obywateli, ponieważ w tej chwili nasze państwo niestety jest państwem służącym takiej kaście nomenklaturowej, którą zamilowanym dżilasem nazywam nową klasą, wytworzonej w PRL-u, kaście pasożytniczej, która żyje po prostu z pasożytowania na państwie, żyje z naszych podatków, żyje z kontrybucji danin, które do płacenia których zmusza obywateli, z rozmaitych, jak to się potocznie mówi, przewałów i przekrętów. I całe prawo wobec bierności społeczeństwa, wobec pewnej spiskowej praktyki przejścia z jednego ustroju do drugiego, symbolizowanej przez miejscowość Magdalenka, gdzie stosowne umowy ustnie, poufnie, nie wiadomo do dziś jakie, ale na pewno jakieś zostały zawarte. Ale działają. I do dzisiaj działają, to państwo po prostu rzeczywiście nie służy swoim obywatelom, nie służy nam. Odzyskajmy je dla nas, obywateli, odzyskajmy je dla zwykłych ludzi. Przypomnijmy rządzącym, że to oni są przez obywateli wynajęci. Oni są naszymi
pracownikami, a nie my jesteśmy ich poddanymi. To jest generalna różnica zasadnicza, jak się Polak przenosi do Ameryki czy do Kanady na przykład, nawet do zachodniej Europy, chociaż tam gorzej sytuacja wygląda, i wchodzi do urzędu i patrzy, zupełnie odwrotna sytuacja. Ja tutaj u siebie, niby u siebie w Polsce, przychodzę i ja jestem petentem, który ma prosić, błagać, a tam siedzi Bóg i car za biurkiem, który zarządza. A w Ameryce ja przychodzę i to ja jestem zleceniodawcą, ja jestem tym, który tego urzędnika utrzymuje, a on jest firmą usługową, która ma mi pewne sprawy załatwić, prawda, bo po to ja płacę podatki, z których on jest utrzymywany. Chciałbym, żebyśmy ten stan w Polsce jak najszybciej uzyskali też. Świadomość społeczna, że to my jesteśmy tutaj. Wymagać. No ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. Czy w książce Myśl Nowoczesnego NDK o tym przeczytamy? Tak. Ta książka wbrew pozorom, wbrew tytułowi prawie nie jest poświęcona sprawom historycznym. W niezbędnym zakresie staram się tylko te fałsze rozmaite dotyczące historii ruchu narodowego prostować. Natomiast ta książka jest poświęcona sprawom współczesnym. Ta książka jest poświęcona przede wszystkim analizie, no bo jeżeli chcemy jakąś diagnozę postawić, to jeżeli chcemy jakieś leki zaordynować, to musimy najpierw diagnozę postawić, więc staram się wyjaśnić, dlaczego mamy takie, a nie inne kłopoty, z czego one wynikają, jaki jest ich mechanizm. A ta książka jest również poświęcona wyzwaniu do takiej właśnie aktywności obywatelskiej, o której tutaj mówimy. Ja pod urokiem Stanów Zjednoczonych, które miałem okazję dość chyba unikalną, jak na przeciwieństwie do większości Polaków, poznać od podszewki, czyli od gminy właśnie, u nich się mówi parafii, od hrabstwa, od tej aktywności obywatelskiej. Strasznie mi się podoba amerykańska aktywność i strasznie mi się podoba to ich przekonanie, że każdy obywatel, który chce być obywatelem szanowanym, musi kilka godzin w tygodniu poświęcić na jakąś działalność społeczną. Kiedy się ktoś przeprowadza na nowe mieszkanie w Ameryce, czy osiada w nowym domu, oni bardzo często się przeprowadzają, to w ciągu godziny, półtorej godziny pojawia się jakiś komitet sąsiedzki, który go wita i mówi, co my tutaj mamy, prawda, jakie my tu mamy organizacje, jakie my tu mamy komitety, w co się państwo mogą zaangażować w zależności od swoich upodobań, ale w coś się przecież zaangażować trzeba, bo to jest oczywiste. No i takie sobie hasło ukułem już parę lat temu i głoszę je konsekwentnie także w tej książce 4 godziny dla ojczyzny. Naprawdę, jeżeli nie chcemy, żebyśmy kiedyś musieli krew oddawać dla ojczyzny, to oddajmy te 4-5 godzin w tygodniu, jeżeli parę milionów Polaków będzie takich, którzy będą tych kilka godzin w tygodniu oddawać dla dobra wspólnego, to spokojnie dościgniemy Amerykę i staniemy się krajem, z którym wszyscy się będą liczyć. Tak właśnie. Tutaj też na czacie jest pytanie, czy powinniśmy się organizować przy zbieraniu podpisów odnośnie JOW-ów. No uważam, że tak. Jeżeli popieramy, to chyba tak, panie Rafale. Ja myślę, że powinniśmy się organizować naprawdę na wszystkie możliwe sposoby, co komu w duszy gra, ponieważ każda aktywność obywatelska coś dobrego zostawia. Coś zdołamy osiągnąć, coś już pokazujemy, wzór pokazujemy, przykład, że można. W XIX-wiecznej powieści fantastycznej Wokół Księżyca Jules Verne sobie tak żartował z Amerykanów, że wiadomo, jacy są Amerykanie, jak się gdzieś ich znajdzie 3, to natychmiast wybierają z pomiędzy siebie prezesa, sekretarza i skarbnika i zakładają komitet. No i w sumie tak, rzeczywiście. I ta cecha, którą tak żartobliwie tam Jules Verne podkreślał, spowodowała, że Ameryka, która za jego czasów jeszcze była takim, z przeproszeniem, zadupiem świata i prowincją zabitą dechami, kilkadziesiąt lat później stała się największym światowym mocarstwem, bo wykorzystała koniunkturę ogromną, która do nich przyszła. I bardzo bym marzył żeby Polacy też, jak się gdzieś zbierze 3 Polaków, to żeby nie było tak, jak dotąd się mówi, że 3 Polaków to 4 rozmaite zdania i zaraz się pokłócą, tylko żeby zawsze od razu wybierali sekretarza, prezesa, skarbnika i zakładali komitet i osiągali cele, które są im niezbędne. Słyszeliśmy przepis, żebyśmy ciała i czuć,
panie prezydencie, tudzież jakiś prezydent miasta, my sami nie zaczniemy czegoś tworzyć, zrzeszać się i organizować, to nic z tego nie będzie. Oduczmy się liczyć na kogoś. Róbmy to. NDK. Pan Rafał Ziemkiewicz jest gościem wieczornym Ruchu Narodowego TV. Panie Rafale, zabrałem panu 37 minut pana cennego czasu. Co chciałby pan przekazać osobom, które właśnie pojadą na Marsz Niepodległości i prosiłbym, żeby zaprosił osoby właśnie z Polski na Marsz Niepodległości? Ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na Marsz Niepodległości, wszystkich, którzy choć odrobinę się z nami zgadzają, żeby nawet jeśli nie czują się narodowcami, nawet jeśli nie są przekonani do wszystkiego, nawet jeśli nie są przekonani do większości, ale są przekonani do tego, że Polska potrzebuje zmiany, potrzebuje pracy, potrzebuje nowego oddechu, potrzebuje świeżego powietrza, potrzebuje nowych elit, nie tych, które od 20 lat pokazują, co potrafią i chyba już pokazały. Każdy, kto szuka nadziei, bardzo serdecznie zapraszam, żeby był z nami, bo nie w tym jest sztuka, żeby się wszyscy ze sobą zgadzali, tylko w tym jest sztuka, żeby wszyscy potrafili, nawet nie będąc jednomyślni, osiągnąć to, co dla nas wszystkich jest najważniejsze, co jest wspólnym celem. I to, co bym chciał przekazać wszystkim, którzy zareagują na ten apel w tym roku, a może dopiero w przyszłym, a może później, ale nie jestem pewien, że przyjdą, to chciałbym przekazać, że, proszę Państwa, jesteśmy na dobrej drodze. Wbrew pozorom, wbrew temu, że te sprawy, na które nie mamy wpływu, wyglądają czasami bardzo źle, przerażająco, że mamy w Polsce szereg procesów negatywnych, takich jak, no, długo by wymieniać, tak, i gospodarczych, i cywilizacyjnych, i problemy demograficzne, i szereg, no, takich kłopotów, którym stawiać musimy czoła, to i władzę fatalną, która sobie z tym nie radzi, i opozycję, która, no, może też nie do końca potrafi zdefiniować, co jest naprawdę ważne, i na tym się skupić, to mimo wszystko uważam, że jesteśmy na dobrej drodze, bo jest nas coraz więcej z roku na rok. Te słowa, te idee, które pamiętam 10, 15, 20 lat temu, były takim wołaniem na puszczy. Znajdowało się jakby takie pierwsze, wąskie grupy ludzi, które rozumiały ten sposób myślenia, podzielały ten sposób myślenia. Dzisiaj nas jest już naprawdę wielu, a będzie nas jeszcze więcej. Zjedźmy się do Warszawy, zobaczmy się, policzmy się, dodajmy sobie energii, naładujmy akumulatory, pojedziemy każdy potem do siebie z tą nową energią, żeby tam na miejscu Polaków organizować do osiągania wielkich celów. Jestem głęboko przekonany, że tak będzie. Jestem głęboko przekonany, że mimo wszystkich problemów, które przed nami stoją, damy radę, bo w gorszych sytuacjach Polska była i zdołała się z nich z wielkim sukcesem wykaraskać, i teraz też na pewno tak będzie. Także mowa pan Rafała Ziemkiewicza i zaproszenie oczywiście. Trochę tak zabrzmiało jak przemowa, ale no niech będzie. To jest bardzo ważne. Przyznałem sobie prawo, żeby chwileczkę przemówić. O tym, co jest nam potrzebne, żeby zmienić, żeby wreszcie ruszyć ten cały marazm, który jest od, no, nie ukrywam, 20 paru lat, i zacząć samemu decydować o tym, co chcemy, w jaki sposób. Tutaj na czacie mamy pytanie, panie Rafale, jak zacząć zmieniać mentalność osób na osiedlu? No tak jak pan powiedział, tak jak powiedział pan Rafał, zacznijmy po prostu się organizować, ci, którzy chcemy. Powiedziałbym tak, jeśli mogę. Proszę bardzo. Zacznijmy się organizować, czy zacznijmy ich organizować wobec tego, co rozumieją. Bo jak wystartujemy, to jest taki błąd często, no nazwijmy go tak hasłowo-pisowski, tak? Jak wystartujemy z wielkimi hasłami, to tacy ludzie na osiedlu na nas patrzą jak na raroga, jak to mawiali nasi przodkowie, tak? A co mnie to obchodzi? Jaki patriotyzm? Jaka Polska? Jaka ojczyzna? Jakie tam
duma, godność narodowa, to oni tego nie rozumieją i to jest zrozumiałe, że mogą tego nie rozumieć. Jak zdołamy na takim osiedlu zorganizować, nie, mówię jeden z dziesiątków przykładów tak z kapelusza, świetlica środowiskowa, jest taki pomysł, prawo na to pozwala, jak się z gminą albo z parafią dogadać. Miejsce, gdzie mogą ludzie przychodzić, jeżeli jest nas na przykład kilku i możemy im zaproponować atrakcyjne spędzanie czasu, czy to przez sport, czy to przez zorganizowanie jakiejś ciekawej prelekcji, czy zorganizowanie, no, jakichś takich rzeczy, które dla nich są zrozumiałe, są potrzebne. Po prostu jeżeli pokażemy, tak, że ci narodowcy, tych kilku, co tutaj chodzi, są pożyteczni, robią coś, co się ludziom przydaje, robią coś dobrego, to ci ludzie się przekonają, że w tym jest sens, że warto przychodzić, że warto poprzeć. To niczego tu nie mówię oryginalnego, to jest program Ligi Narodowej z wieku XIX po prostu, która właśnie tak robiła. Idźmy do Włościan, jak to wtedy mówiło się, i róbmy to, czego pomóżmy im, prawda? Pomagajmy im, róbmy to, co jest dla nich pożyteczne, to, co oni rozumieją. Nie startujmy od razu z wielkimi tekstami. Ludzie z czasem do tego dorosną. Jak zobaczą, że taka organizacja, taka działalność organizacyjna tutaj na poziomie działa, sprawdza się, że coś z tego wynika fajnego, dobrego, to przyjdą po jeszcze i przekonają się, że warto nas poprzeć. Tak mi się wydaje. Tak. I to jest właśnie przepis prosty. Jak działać w terenie, jak po prostu robić swoje z tymi osobami, które chcą, tak? A te osoby, które się przyglądają w momencie, kiedy zobaczą, że przynosi to efekt, zaufają. Kwestia zaufania społecznego jest bardzo ważna też. I o tym właśnie mówi pan Rafał Ziemkiewicz. Panie Rafale, to jest już praktycznie ostatnie moje pytanie. Kwestia 11 listopada. Pan przedstawił marsz. Dał się ten dokumentować w jakiś sposób, czy namawiał do tego dokumentować, żeby marsz obronił się w internecie tak samo jak w zeszłym roku? Dokumentować koniecznie. Bardzo proszę. Ja sam jestem człowiekiem nietechnicznym. Może już kwestia wieku, a może tego, że nie mam technicznych uzdolnień, nie jestem gadżeciarz i tutaj mam kłopoty zawsze z obsłużeniem nawet tego Skype'a, przez którego rozmawiamy. Natomiast no, jakoś tam do innych rzeczy mnie Pan Bóg wymyślił. Natomiast doświadczenie ubiegłego roku pokazuje, no, że właśnie to, że ten marsz był doskonale zdokumentowany takim dziennikarstwem obywatelskim, pomógł ten fakt. Wygraliśmy dzięki temu. To jest takie dziennikarstwo obywatelskie, jest odpowiedzią na to, co pozwoliłem sobie nazwać przemocą medialną, bo manipulacja ze strony tych wielkich mediów elektronicznych, za którymi stoją ogromne pieniądze, stoją i władza polityczna, to jest po prostu rodzaj przemocy, przed którymi możemy się bronić właśnie w taki sposób. Więc kto może dokumentować, wrzucać to do sieci natychmiast, bardzo proszę. Jeśli tak, będziemy postępować. Dziękuję za dzisiejszy wieczór, za poświęcenie nam 45 minut cennego czasu. Liczymy na to, gdzie Pan obecny niepodległość, będziemy mogli Pana felietona przeczytać i usłyszeć, jak było na tym marszu. Dziękuję serdecznie, że Państwo wieczorem chcieli mnie słuchać. Zapraszam. Zapraszać to chyba nie muszę, tych, którzy słuchali. Do zobaczenia po prostu.